Co jest największą tragedią otaczającego nas świata? Nie są nią wojny, epidemie, kryzysy ekonomiczne, nie jest to też nadmierna eksploatacja środowiska naturalnego albo porzucanie tak zwanych tradycyjnych wartości. Wszystkie te problemy, choć są dużymi wyzwaniami, to jedynie objawy. Przyczyna problemu, choroba, leży o wiele głębiej. Największą tragedią otaczającego nas świata jest brak zainteresowania Bogiem. Dlatego, że zarówno człowiek, jak i cały wszechświat zostały stworzone właśnie po to, aby wszystko kręciło się wokół Boga, jak planety wokół Słońca. Boga, który jako jedyny istnieje od zawsze, który poza sobą samym jako jedyny nie potrzebuje żadnej innej przyczyny, żeby istnieć i który istniałby bez końca, choćby wszystko inne zapadło się w nicość. Kiedy próbujemy budować nasze życie bez oparcia na Bogu, bez skupienia na Nim, to troszkę tak jakbyśmy próbowali zaplanować lot kosmiczny bez uwzględnienia tego, że Ziemia krąży wokół Słońca. Albo jakbyśmy od narodzin do śmierci ani razu nie spojrzeli w górę, skupiając się na tym, co jest wokół nas, nie biorąc pod uwagę tego, że to, co widzimy, widzimy tylko dzięki światłu Słońca. Dlatego, kiedy mówimy o treści wiary chrześcijańskiej, to musimy mówić o Bogu. On podtrzymuje istnienie świata i On zarządza nim, kieruje nim w najdrobniejszych szczegółach. To ukazanie Jego chwały jest ostatecznym powodem naszego istnienia. Bóg jest początkiem i celem wszystkiego. Nigdy nie jest środkiem do celu i dlatego zasługuje na 100% naszej uwagi. Zasługuje na to Jego odwieczność. Fakt, że On nigdy nie miał początku, lecz zawsze po prostu był. Jego niezmienność, fakt, że kiedy zwracamy się do Niego w modlitwie, to stajemy w obecności Boga, który stworzył świat, zalał go wodami potopu, który wyprowadził Izrael z Egiptu, który mówił do proroków, który w końcu zesłał na świat swojego Syna. I przez te wszystkie wieki Jego doskonały charakter nie zmienił się ani odrobinę, dlatego że On sam jest poza czasem i wszelką zmianą. Jego świętość, tak straszna i piękna w swojej czystości, że nawet aniołowie zakrywają przed nią twarz. I Jego łaska, łaska, która sprawia, że nas, buntowników zasługujących na potępienie, On uniewinnia, ratuje i czyni częścią swojej rodziny. I to wszystko kosztem życia swojego jedynego Syna. I tysiąc innych cech, na których opisanie nie starczy całej wieczności. Zachwyt Bogiem. To jest istota i cel chrześcijaństwa. Podczas gdy Bóg nigdy nie został stworzony, konieczne jest, aby to, co miało początek, miało również jakąś przyczynę, jakiegoś twórcę, który dałby mu istnienie. Jednak Bóg nigdy nie miał początku. Przed Nim nie było nikogo innego, a zatem nikt nie dał mu istnienia. On nikomu za swoje istnienie nie dziękuje. Ani teraz, ani nigdy wcześniej na nikim w tej kwestii nie polegał. Lecz sam z siebie otrzymuje istnienie i polega tylko na samym sobie. Nikomu też nie dziękuje za to, czym się cieszy. Jego moc, mądrość, wspaniałość, chwała, cześć i władza należą do Niego, a od nikogo ich nie otrzymał. Dysponuje nimi i będzie nimi dysponował. Jest potężny i będzie potężny. Jest pełen chwały i będzie pełen chwały. Jest nieskończenie godny czci, jednak otrzymuje tę cześć od siebie samego. Jest nieskończenie szczęśliwy i będzie nieskończenie szczęśliwy. On panuje i włada nad całym wszechświatem i będzie władał oraz robił to, co mu się podoba wobec zastępów nieba i pośród mieszkańców ziemi.